Jestem tylko ubogą staruszką, słonko. Nie musisz się mną przejmować. Przychodzisz do pracy? Chwytaj! Masz coś do załatwienia w Rzecznej Puszczy? Istnieją gorsze wioski. Przynajmniej nie dotarła klęta wojna. Jeszcze. Niech bogowie czuwają nad tobą podczas bitew.
Zaraz. Ja cię znam. Mam najszybsze rumaki w Skyrim. Chyba tak. Jeden jest już osiodłany. Wystarczy zapłacić. Jak sobie chcesz. Jedź bezpiecznie. Szukasz mojego męża Nazima? Zajrzyj Jarlowi do życi. Zazwyczaj tam się wpycha. Widzisz? Terminologia wyraźnie pochodzi z pierwszej ery lub nawet z wcześniejszego okresu. To zapewne kopia dużo starszego tekstu. Może nawet pochodzi z czasów tuż po Smoczej Wojnie. Jeśli tak, mogę z tego skorzystać, by porównać imiona z poprzednimi tekstami. Dobrze. Cieszę się, że robisz postępy. Moim pracodawcom zależy na konkretnych odpowiedziach. O, nie bój się. Sam Jarl zainteresował się wreszcie tematem, więc będę w stanie poświęcić większość swego czasu tym badaniom. Czas ucieka, Farengarze. Nie zapominaj o tym. To nie jest pytanie teoretyczne. Smoki powróciły. Tak, tak. Nie martw się. Choć szansa zobaczenia smoka na żywo byłaby niezmiernie cenna. Pozwól teraz, że pokażę ci jeszcze coś, co znalazłem. Bardzo intrygujące. Myślę, że twoi pracodawcy także mogą być zaciekawieni. O! Smoczy kamień z czarny głazu! Chyba należy ci się nieco więcej uznania niż reszcie osiłków, których zazwyczaj przysyła mi Jarl.
O tym musisz porozmawiać z Jarlem albo jego sekretarzem, Aveniciem. Któryś z nich z pewnością cię wynagrodzi. Moja współpracowniczka będzie zadowolona z wyników twojej pracy. Odkryła lokalizację środkami, których nie chce mi zdradzić. A więc twoje informacje okazały się prawdziwe. Tobie należy podziękować za pomoc. Udało ci się przynieść to z Czarnoglazu? Niezła robota. Przyślij mi kopię, kiedy już to Farengar. Farengar, musimy iść. Nieopodal dostrzeżono smoka. A ty chodź z nami. Smok? Ależ to interesujące! Gdzie go widziano? Co robił? Na twoim miejscu traktowałabym to nieco bardziej poważnie. Jeśli smok zaatakuje białą grań, nie wiem, czy zdołamy go powstrzymać. Ruszajmy. Nie teraz. Nie teraz. Irlet mówi, że przybywasz z zachodniej wieży strażniczej. Tak, mój panie. Powiedz mu to, co mnie. To o smoku. Zgadza się. Widzieliśmy, że zbliża się od południa. Był szybki. Szybszy niż wszystko, co w życiu widziałem. Co on zrobił? Atakuje wieżę strażniczą? Nie, mój panie. Krążył na horyzoncie, kiedy wychodziłem. W życiu tak szybko nie uciekałem. Byłem pewny, że się na mnie rzuci. Dobra robota, synu. Resztę zostaw nam. Idź do koszar, zjedz coś i odpocznij. Zasłużyłeś na to. Irilet, lepiej weź strażników i idźcie tam. Rozkazałam żołnierzom zebrać się przy bramie głównej. Dobrze. Nie zawiedź mnie. Nie ma czasu na ceremonię. Znów potrzebuję twojej pomocy. Idź z Irilet i pomóż jej w walce ze smokiem. Udało ci się przetrwać w Helgen. Więc masz większe doświadczenie ze smokami niż reszta z nas. Ale nie zapomniałem, że udało ci się odzyskać smoczy kamień dla Farengara. W dowód uznania poinstruowałem Avenici, że możesz nabyć nieruchomość w mieście. Przyjmij ten podarek z mojej osobistej zbrojowni. Powinienem się przyłączyć. Bardzo bym chciał zobaczyć tego smoka. Nie, nie. Pomóż Irilet zabić smok. Jeszcze jedno, Irilet. To nie jest misja, w której chodzi o śmierć czy chwałę. Muszę wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Nie martw się, panie. Jestem uosobieniem ostrożności. Zazdroszczę ci szansy ujrzenia smoka z tak bliska. Zaraz. Ja cię znam. Przybywasz do Smoczej Przystani, by przedyskutować obecne zmagania wojenne, jak reszta tych wszystkich. Wielkich wojowników? Strażnicy w Smoczej Przystani mówią, że Jarl zawdzięcza ci pomoc. W imieniu Białej Grani dziękuję ci. Byłoby znacznie cieplej i przyjemniej z pełnym garncem miodu. Olfrid, patron wielkiego klanu Dzieciąt Wojny. Jestem pewien, że dobrze znasz to. Oto jak wygląda sytuacja. Smok atakuje zachodnią strażnicę! Smok! Ona tam się dostanie! Tak właśnie. Powiedziałam smok. Nie mam pojęcia, skąd przybywa, ani kto go przysłał.
Wiem tylko, że popełnia błąd, atakując Białą Grań. Ale Huskarlu, jak my mamy walczyć ze smokiem? Dobre pytanie. Nikt z nas nie widział wcześniej smoka, tym bardziej z nim nie walczył. Ale honor każe nam stanąć do walki, nawet jeśli mamy przegrać. Smok zagraża naszym domom i rodzinom. Nie będziecie godni miana Nordów, jeśli uciekniecie przed tym stworem. Dacie mi samej stanąć naprzeciw tej bestii? Niech po nas! Stawką jest jednak coś więcej niż honor. Zastanówcie się, to pierwszy smok w Skyrim od minionej epoki. Okryjemy się chwałą zabójców smoka. Oczywiście, jeśli zechcecie mi pomóc. No to jak? Idziemy zapolować na smoka? Tak! Pewnie, że tak! Ruszamy. Ciepłe piaski Elsweir są daleko stąd. Potrzebujesz czegoś? Nie widać smoka, ale wygląda na to, że tu był. Wiem, że sytuacja nie wygląda najlepiej, ale musimy dowiedzieć się, co się wydarzyło. I sprawdzić, czy ten smok wciąż gdzieś tu się czai. Rozproszyć się i poszukać ocalonych. Musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Nie, wracaj! Ciągle tu jest! Złapał Krokiego i Tora, kiedy próbowali uciekać. Strażniku, co się tu stało? Gdzie ten smok? Mówże! Nie wiem. Niech Inaret ma nas w swojej opiece. Znowu wraca! Nadlatuje! Znajdźcie osłonę i nie podłujcie! Nie brak ci odwagi, Balan, Kokoro. Twoja zemsta przejdzie za mną. Nie
zapłacisz! Kryf, kryf! Ruza! Nowa ci! Nie! To było najtrudniejsze starcie w moim życiu, a uczestniczyłam w wielu bitwach. Nie wiem nic na temat tej smoczej krwi, ale cieszę się, że z nami jesteś. Lepiej od razu udaj się do Białej Grani. Jarl Balgruf na pewno zechce wiedzieć, co tu się wydarzyło. Zaraz. Ja cię znam. Nie chcemy kłopotów. Chcemy tylko ją odnaleźć. Na Izmira. Udało ci się. Udało ci się zabić smoka. Dobrze, nareszcie jesteś. Jarl cię oczekuje. Przecież były wezwania. Cóż innego mogły oznaczać? I co się stało w strażnicy? Był tam smok? Wiedziałem, że mogę liczyć na Irilet. Ale musi być w tym coś więcej. Więc to prawda. Siwobrodzi naprawdę cię wzywali. Mistrzowie Drogi Głosu żyją w odosobnieniu, wysoko na zboczach gardła świata.
Podobno smocze dziecię jest obdarzone głosem, zdolnością koncentrowania energii życiowej w tuum, albo krzyk. Jeśli naprawdę jesteś smoczym dziecięciem, mogą nauczyć cię korzystania z tego daru. Nie dotarł cię grzmiący dźwięk, gdy otwarły się przed tobą wrota białej grani? To głos siwobrodych, wzywających cię na wysoki Hrodgar. Coś takiego nie miało miejsca od wieków, co najmniej. Od kiedy sam Tiber Septim został wezwany, kiedy był jeszcze Talosem z Atmory. Hrodgarze, uspokój się. Co ten cały norski nonsens ma wspólnego z naszym gościem? Jest silny, to prawda. Ale nie widzę żadnych oznak świadczących o tym, by miał być, jak mówią, smoczym dziecięciem. Norskie bzdury? Ty na ten... Puszcz! Dobrze, nareszcie jesteś. Jarl cię oczekuje. I co się stało w strażnicy? Był tam smok? Wiedziałem, że mogę liczyć na Irileth. Ale musi być w tym coś więcej. Więc to prawda. Siwobrodzi naprawdę cię wzywali. Mistrzowie Drogi Głosu żyją w odosobnieniu, wysoko na zboczach gardła świata. Podobno smocze dziecię jest obdarzone głosem, zdolnością koncentrowania energii życiowej w tuum, albo krzyk. Jeśli naprawdę jesteś smoczym dziecięciem, mogą nauczyć cię korzystania z tego daru. Siwobrodzi. Nie dotarł cię grzmiący dźwięk, gdy otwarły się przed tobą wrota białej grani? To głos siwobrodych, wzywających cię na wysoki Hrodgar. Coś takiego nie miało miejsca od wieków, co najmniej. Od kiedy sam Tiber Septim został wezwany, kiedy był jeszcze Talosem z Atmory. Hrodgarze, uspokój się. Co ten cały norski nonsens ma wspólnego z naszym gościem? Jest silny, to prawda. Ale nie widzę żadnych oznak świadczących o tym, by miał być, jak mówią, smoczym dziecięciem. Norskie bzdury? Ty nadęty ignorancie. To nasze święte tradycje, wywodzące się z czasów pierwszego cesarstwa. Hrodgar, nie bądź taki surowy dla Avenciego. Oczywiście nie chciałem nikogo urazić. Smocze dziecię, dziękuję za oddanie wielkiej przysługi mnie i mojemu miastu. Korzystając z mojego prawa jako jarla, nadaję ci tytuł Tana Białej Grani. To największy zaszczyt, jakim mogę cię obdarzyć. Przydzielam ci Lidię jako osobistego Huskarla oraz tę broń z mej zbrojowni, stanowiącą symbol twojego urzędu. Powiadomię też strażników o twym nowym tytule. Teraz nie mogą traktować cię jak zwykłego śmiecia, prawda? Smocze dziecię. To zaszczyt, że jesteś tanem naszego miasta. Po prostu nie rozumiem, czego mogą od niego chcieć siwobrodzi. To sprawa siwobrodych, nie nasza. Cokolwiek się stało po tym, jak smok zginął z twojej ręki, obudziło to coś w tobie, a siwobrodzi to usłyszeli. Skoro oni uważają, że jesteś smoczym dziecięciem, to kimże jesteśmy, by się spierać?
Lepiej natychmiast idź do wysokiego Hrodgaru. Nie można ignorować wezwania Siwobrodych. To wielki zaszczyt. Wiesz, zazdroszczę ci. Ponownie przejść 7000 stopni. Wiesz, że kiedyś odbyłem tę pielgrzymkę? Wysoki Hrodgar to bardzo spokojne miejsce. Bardzo odizolowane od utrapień świata. Ciekawe, czy Siwobrodzi zauważą, co się tu dzieje. Wcześniej niczym się nie przejmują.